Cześć wszystkim. Witam w pełnym teście Skody Octavii RS 245. Jeśli nie widzieliście filmu z pierwszymi wrażeniami, to zapraszam do obejrzenia, znajdzie się gdzieś w karcie wyżej. A dzisiaj pełna wypowiedź już po tygodniu jazdy tym samochodem. Jeździłem nim codziennie. Jeździłem rano w korku, bez korka, w nocy, na szybszej trasie, na wolniejszej. Myślę, że poznałem większość zalet i wad tego auta, którymi postaram się z Wami jak najszerzej podzielić. Także standardowo serdecznie zapraszam. Dla porządku, jest to najmocniejszy RS w historii, 245 koni, 2.0 TSI, 6.6 do setki i napęd sprzęgnięty z 7-stopniową skrzynią DSG. Jak mówiłem na początku, w pierwszych wrażeniach czułem pewne szarpnięcia tej skrzyni, co w pierwszym momencie wydawało mi się troszkę dziwne. Niestety nie odpuściło to po tygodniu jazdu. Ja nadal czasami czuję szarpnięcie i przy wbijaniu biegów w górę, i czasami przy zbijaniu w dół. Nie wiem, być może jest to wina tego egzemplarza testowego. Wiadomo, to są prasowe samochody, nie wiadomo jak ludzie nimi jeżdżą. Może to być wada tego. Nie wiem, jest to, więc o tym Wam mówię. Podzielcie się po prostu w komentarzach swoimi wrażeniami, bo może to, tak jak powiedziałem, jest to wina tylko i wyłącznie tego egzemplarza. Ja to czuję, nie jest to jakoś bardzo przeszkadzające w jeździe. Może jest to też wina tego, że ja się nastawiam zawsze na DSG, że jest to taki top of the top i nie będzie, w ogóle nie będę mógł powiedzieć nic złego, ale coś takiego jest. Już co do samej skrzyni, wiadomo, jest kapitalna, działa mega szybko. Bardzo, bardzo dobrze sprawdza się w tym samochodzie, do tego charakteru, do którego przejdę za chwilę. Czego nie chcę robić w swoim teście? Bardzo często Octavia RS porównywana jest do Golfa GTI, do Cupry i tak dalej. Ja powiem może coś dziwnego, ale powiem Wam tak. To nie ma żadnego znaczenia, czy wybierzecie Golfa, czy wybierzecie Cuprę, czy wybierzecie tą Octavię. Jeden pies, to są bardzo podobne auta. Jeden będzie troszkę szybszy, jeden będzie troszkę lepiej wykonany, jeden będzie troszkę droższy. Dla mnie to nie ma znaczenia. To jest moim zdaniem to jest wyłącznie kwestia gustu, jakiegoś przywiązania do marki i tak dalej. To są wszystko szybkie samochody, bardziej lub mniej nadające się do codziennej jazdy. Bardziej chciałbym się skupić już na samej Octavii, a nie na tych porównaniach. Myślę, że zrobię to bardziej, jeśli uda mi się przetestować rywala Focusa, czy może Hyundai'a i30. Wtedy myślę, że to porównanie będzie miało większy sens, bo te samochody w większym stopniu będą się od siebie różnić. Skupiając się na RS-ie, powiem może znowu dziwną rzecz, możecie się ze mną nie zgodzić, ale dla mnie ten samochód jest troszkę takim synonimem Subaru WRX-a, tych Subaru sprzed dekady, sprzed 10 lat, gdzieś do 2007-2008. To były auta, które ja uwielbiałem, kochałem, miałem, jeździłem na co dzień. Tak jak mówię, możecie się ze mną nie zgadzać, ale postaram się to uzasadnić. Po pierwsze, to jest samochód, którym spokojnie można jeździć na co dzień. Możecie jeździć rano do roboty, wracać z roboty, pojechać gdzieś dalej. Auto do takiego celu, wiadomo, nie sprawdzi się tak jak limuzyna klasy D, ale spokojnie się nadaje. Już mówię w tej chwili konkretnie o Octavii RS do jazdy na co dzień. Jak wychodzicie z tej pracy, jesteście padnięci, zmęczeni, chcecie się chociaż przez chwilę pocieszyć, nie wiem, polepszyć sobie humor, wsiadacie do takiego samochodu. Robicie coś takiego. I coś takiego. Ten samochód nie zmieni się w tym momencie w rajdówkę, ale taką radość, jaką on będzie dawał podczas jazdy, tyle ile zabawy da ten silnik z tą skrzynią, to jest właśnie to, co ja pamiętam z WRX-a. Wykonanie tego samochodu, plastiki i tak dalej, trzeszczą na nierównościach. Tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach, przełącznik od, na przykład od regulacji lusterek. Wszystko to jest fajne, póki się tego nie dotknie, póki się tego nie ponaciska. W wielu testach też czytałem, że na przykład przyciski, materiał najwyższej klasy, nie wiem, no ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Moim zdaniem, jeśli ktoś mówi coś takiego, to nie wiem, nie ma porównania do innego auta albo ma jakiś inny standard, nie mam pojęcia. Dla mnie to nie jest na pewno materiał najwyższej klasy. Sam design, no jest jaki jest, jednemu się podoba bardziej, drugiemu mniej. Ale co z tego? To nie jest samochód, który ma być wykonany na poziomie, nie wiem, BMW 5 i tak dalej. Ten samochód ma się sprawdzić na co dzień i ten samochód ma dawać frajdę z jazdy. Przynajmniej ja tak widzę to auto, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kupował Octavię RS za 140 tysięcy po to, żeby zachwycać się plastikami w środku, żeby zachwycać się designem, nie wiem, prestiżem marki.
Wiadomo, że nie po to kupujemy ten samochód. Ten samochód ma dawać frajdę z jazdy, bo jeśli nie, to wystarczy sobie kupić najzwyklejszą Oktawię, zapłacić za nią 80 tysięcy i ona się sprawdzi do codziennego podwożenia dziecka do szkoły. Ten samochód ma dawać coś innego. I tak jak ja w WRX-ie, znowu odnosząc się do niego, kompletnie nie interesowałem się tym, czy ten plastik jest taki, czy inny. W ogóle nie miało to dla mnie znaczenia. Ten samochód miał dawać mi radość i dokładnie robił to za każdym razem, kiedy do niego wsiadałem. Oktawią jeżdżę od tygodnia i po kilku dniach złapałem się właśnie na tym, że cieszę się za każdym razem, jak wsiadam do tego samochodu, mimo że ja powiem wprost, nie byłem nigdy fanem ani tej marki, ani tego modelu. Był zawsze dla mnie taki kompletnie zwykły. Wiadomo, dla wielu osób to jest zaleta i właśnie dlatego kupują to auto, bo jest uniwersalne, bo przewozą całą rodzinę, bo nie jest drogie i tak dalej, i tak dalej. Nie jest drogie. No, to już też nie jest tak jak kiedyś, że to był tani samochód, bo dzisiaj już nie jest. Ale wiadomo, że ogólnie ceny aut są dziś moim zdaniem chore, bo jeśli za Skodę Octavię musimy zapłacić w miarę wyposażoną 100 tysięcy, no to... No ale to jest jakby inny temat. I to już nie tyczy się tylko Skody, tylko większości rywali. Ale też bardziej co do tego samochodu. W tej cenie dostajecie naprawdę pełne wyposażenie. Ja już nie chcę się skupiać na tych szczegółach, ale za 140-150 już tysięcy macie tu naprawdę wszystko. I silnik, który przyspiesza do setki w 6,6 sekundy. I ja w tym momencie przejdę do największej wady tego samochodu, jaka rzuciła mi się w oczy, czy po prostu którą, no niestety ja sobie do końca nie przetrawiłem, że tego nie ma, bo wtedy ten samochód byłby naprawdę, mógłbym powiedzieć, chyba kapitalny jak na taką klasę auta. To napęd na 4 koła. Moim zdaniem to ogromny błąd, że tutaj tego nie ma, ponieważ przy tej mocy, przy napędzie na jedną oś, ten samochód zrywa przyczepność na pierwszym, drugim, trzecim, czasami nawet czwartym biegu. I jeśli naprawdę nawierzchnia nie jest sucha jak, no po prostu sucha, to dzieje się to jeszcze bardziej i naprawdę też przy większej prędkości. Fajnie, że można się czasami pobawić i się poślizgać, ale jednak jeżdżąc na co dzień, to nie jest już wtedy dobre, bo jeśli chcemy szybciej ruszyć, gdzieś się wcisnąć i tak dalej, przy tej mocy, przy napędzie na jedną oś, ja wiem, Cupra i tak dalej, moce rzędu 300 koni. Powiem tam to samo, przy tego typu autach powinien być napęd na 4 koła. I znowu odnosząc się do WRX-a, w ogóle byłoby idealnie, gdyby ten napęd był stały, ale to już nawet jeśli nie. Napęd na 4 koła przy tej mocy, moim zdaniem, to powinien być obowiązek, bo ja w tym samochodzie czułbym się o wiele pewniej, chociaż w sumie być może jest to jakieś moje przyzwyczajenie do jazdy takim autem przez ileś lat, też przy podobnej mocy. Ale myślę, że jednak nie, że napęd na 4 koła bardzo zmieniłby charakter tego samochodu. Samo prowadzenie. Tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach i podtrzymuję to teraz. Kierownica działa moim zdaniem troszkę zbyt lekko, nie ma tutaj po prostu oporu. Samochód prowadzi się bardzo precyzyjnie, to tego mu na pewno nie odmówię. Daje dużo frajdy, ale powinna kierownica stawiać troszkę większy opór. To jest jakby moje wrażenie. Zawieszenie jest twarde, to jest normalne przy tym aucie, ale moim zdaniem spokojnie nadaje się do codziennej jazdy, nawet po ciut gorszych drogach. Wiadomo, będzie głośniej. W tych samochodach zawsze zawieszenie jest troszkę głośniejsze, daje troszkę więcej nieprzyjemnych dźwięków, ale to jest do przeżycia. Mówiłem też w pierwszych wrażeniach o systemie nagłośnienia, podtrzymuję też po pełnym teście. Bardzo dobry system, czysty dźwięk, możemy słuchać spokojnie muzyki głośniej i wiadomo, to nie jest sala koncertowa, ale w tej klasie aut, z tych, których jeździłem na pewno w ostatnim czasie, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, i to jest kapitalne. I też podtrzymuję, że wyciszenie auta jest bardzo dobre, przy 140-150 na godzinę spokojnie możemy sobie rozmawiać bez podnoszenia głosu, jest bardzo dobrze pod tym względem. Jeszcze raz powiem, jak na tę klasę samochodu, taki silnik jest naprawdę bardzo ok. I w tym momencie chciałbym się też odnieść co do dźwięku, który jest generowany. Odniosę się też może do komentarza jednego z widzów. Pan Jaca napisał pod pierwszymi wrażeniami coś takiego. Ja w dużej mierze się z tym zgadzam. Ja też uważam, że milion razy fajniejszy dźwięk jest prawdziwy dźwięk silnika, który jest generowany przez układ wydechowy. To daje radochę. Nie zgodzę się do końca z tym, że to będzie chichot historii, że to jest w ogóle jakaś pomyłka i tak dalej, że to kompletnie nie ma sensu, czyli generowanie dźwięku z głośników. Tutaj dodam może dla pełnej przejrzystości, że ten dźwięk nie jest generowany przez głośniki, tylko przez generator dźwięku. Nie chcę wchodzić w techniczne szczegóły, bo po prostu
wprost, nie znam ich, nie wiem jak to jest do końca zrobione. Na pewno jest to jakiś generatorek, który przenosi dźwięk, szczególnie w stronę kierowcy, przenosi go do kabiny w zależności od, wiadomo, wciśnięcia pedału gazu. Szczerze, to jest wszystko jedno dla mnie, jak to jest zrobione. Ogólnie zasadę, czy to będzie z głośników, czy będzie w ten sposób. Ja widzę tutaj jedną dużą zaletę. Jeśli kupujecie samochód, który ma fajnie brzmieć, ma być szybki, ma mieć po prostu fajny, głośny wydech, ale jeździcie tym autem na co dzień i jest to jeden samochód w waszej rodzinie. Jeżdżąc samochodem, który był głośny, miał genialny dźwięk, ale pojedźcie takim samochodem raz, drugi, trzeci nad morze, nie wiem, za granicę, gdzieś dalej, z dzieckiem, z żoną. Super, jeśli lubicie taki samochód, super, jeśli oni też lubią, ale nie do końca uwierzę wam, jeśli powiecie mi, że jedziecie tym samochodem 1000 km, jest głośno cały czas i wam to kompletnie nie przeszkadza, wysiadacie z samochodu zrelaksowani. Ja w to po prostu nie uwierzę, bo to po pewnym czasie zaczyna przeszkadzać. Jaka jest zaleta tutaj? Robicie znowu coś takiego, robicie znowu coś takiego i tego nie ma. I teraz wiadomo, będziecie mieć z tyłu głowy, że jest to ściema, jeśli słyszycie ten dźwięk. Ja z drugiej strony nie wiem, bo nie jeździłem takim autem rok, abym mógł się odnieść, czy faktycznie to tak jest, że się o tym cały czas pamięta, że to jakoś przeszkadza, bo wiemy, że to nie jest dźwięk z wydechu. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeśli, ja przynajmniej jeśli chciałem się pobawić, naciskałem sobie tryb RS, wiedziałem, że ten dźwięk jest generowany. Jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało. Cieszyłem się, bo go po prostu słyszałem, a tak naprawdę i tak cieszę się tym, jak ten samochód jedzie, jak się prowadzi, jak przyspiesza, jak skręca. Więc ciężko mi się dzisiaj chyba odnieść tak stuprocentowo, czy jest to głupota, czy jest to wada, czy tak się nie powinno robić. Na pewno, tak jak powiedziałem, bardzo dużą zaletą jest to, że można to po prostu wyłączyć. I jeśli uważacie inaczej, dajcie mi też znać, bo możecie się oczywiście z tym nie zgadzać. Szczególnie jak ktoś ma porównanie do jazdy codziennie głośnym samochodem wszędzie, jeśli to jest jeden samochód, czy samochód, którym jeździ się w trasę, no to jeśli mieliście, to wiecie, jeśli nie mieliście, uwierzcie, że to potrafi zmęczyć w dalszej trasie. Spalanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak część testujących, których testy widziałem, mówiła o spalaniu rzędu 6, 7, 8 litrów w mieście. Nie wiem, to jadę teraz 50. Może przy takiej jeździe taki wynik jest do zrobienia. No tylko oczywiście jeździmy przepisowo itd. Ale jeśli będziemy tak jeździli cały czas, to po jaką cholerę nam ten samochód? Jeśli będziemy ruszali dynamicznie, chcieli się pobawić, pojechać szybciej, tam gdzie można. Nie wiem, ja miałem cały czas spalanie dwucyfrowe. Zdarzało się 18 przy jakiejś zabawie. Wiadomo, to nie będzie takie spalanie przy jeździe na co dzień. Ale no ja te 12 litrów myślę, że bym przyjął w mieście, bo tak po prostu mi cały czas ten samochód palił. I dlatego mówię, nie mam pojęcia nawet ile on spala katalogowo. Gdzieś tutaj teraz podrzucę dane z katalogu. Moim zdaniem nie do zrobienia. Szczególnie jeśli lubicie jeździć i po to kupiliście ten samochód, żeby się nim pocieszyć. Ale to też normalne, to nie jest cecha Skody czy Octavii. No, w ogóle osiągnięcie tych danych katalogowych, wiadomo, tyle razy, już nie chcę rozwijać tematu. Mistrzostwem świata w tym aucie jest przy jeździe na co dzień przestrzeń. To jest po prostu kosmos. Bagażnik 590 litrów, to jest miazga. Miejsce z tyłu, jak w limuzynie klasy D, a pewnie więcej niż w niektórych autach tej klasy. To jest po prostu wow i to jest to, co również przekona na pewno do tego samochodu, do Daily Cara, który jest mega szybki, czyli naprawdę zmieścimy się tutaj bez problemu z całą rodziną, szczególnie, że możemy też kupić kombi. To już w ogóle jest rewelacja pod tym względem. Nie ma chyba co rozwijać. Naprawdę uwierzcie, miejsca jest cała masa. Ogromny ekran, który mamy tutaj. Powiem teraz dziwną rzecz. Ja byłem mega przeciwnikiem tych wszystkich tabletów umieszczanych tutaj. Też ktoś pisał, już nie pamiętam kto, pod filmem, że fajnie, że zrobili wyświetlacz tutaj. I jeszcze miesiąc temu ja bym powiedział to samo. Jeździłem przez ten ostatni miesiąc z samochodami, które miały praktycznie wszystkie wyświetlacz tutaj, czyli ten beznadziejny, niefajny tablet. I powiem wam, że jak się człowiek przyzwyczai do takiej jazdy i nagle wsiada się w coś, co ma wyświetlacz tutaj, to w pewien sposób to przeszkadza. To jest prosta rzecz. Musicie po prostu oderwać wzrok od jezdni i skierować go niżej. Jeśli ten tablet jest tu, znowu to Ameryki nie odkryłem, ten wzrok praktycznie cały czas macie skierowany na drogę. I jeśli ktoś potrafi zrobić to tak, żeby to wyglądało w miarę fajnie,
to zaczynam się przekonywać do tego rozwiązania, bo ja w tym momencie muszę naprawdę spojrzeć dużo niżej i nie widzę drogi i dochodzimy w tym momencie do kolejnego minusa, czyli braku pokrętła. To jest wszystko sterowane oczywiście dotykowo, super, tylko pokrętło, które też kiedyś sam znowu byłem przeciwnikiem, po pewnym czasie wchodzi tak w nawyk, że robimy wszystko nawet nie patrząc się na tablet, wszystko, no, te takie najbardziej potrzebne rzeczy do jazdy codziennej. I przy tych wszystkich wyświetlaczach dotykowych i tak dalej, mimo tego, że to jest sterowane dotykowo, powinno być pokrętło, to bardzo ułatwia życie i myślę, że to jest coś, co Skoda powinna zmienić i powinno się tutaj pojawić. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to będzie słychać. Jedziemy teraz w trybie, powiedzmy, ustawmy sobie tryb komfort. Jedziemy, ja przyspieszę. Pewnie nic nie usłyszeliście, ale zróbmy teraz coś takiego. Nie mam pojęcia, na ile to się nagra na ten mikrofon, którego używam i czy to w ogóle będzie słychać, ale za chwilkę gdzieś wjadę na szybszą drogę i zobaczcie, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób no, zauważycie, czyli ten dźwięk generowany z podszybia, że tak powiem, nie z głośników. Teraz pewnie słyszycie te dźwięki, o których mówiłem, bardzo nierówna droga, no i zawieszenie trzeszczy, no nie ma co tego ukrywać, samochód ma 21 tysięcy przejechane. Dobra, tu jest troszkę szybciej. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale dźwięk jest inny i faktycznie, nie wiem, mi się to podoba, nie ma co gadać. To jest fajne, że możemy to po prostu wyłączyć w cholerę, jeśli nie chcemy, jak się chcemy pobawić. No to po prostu możemy. Nie uświadczyłem żadnego strzelania z rury. Może to jest, no nie zdarzyło mi się, a przynajmniej nie słyszałem, ale posłuchajcie jeszcze raz. No nie ma tu za bardzo jak pojechać, ja też nie będę przesadzał. Nie w tym miejscu. Ale tak jak mówię, dźwięk jest ok. Zobaczcie też, jak wygląda to z zewnątrz, żebyście mieli też świadomość i na trybie normal. Brzmi on tak. A na trybie sport brzmi on tak. Także chyba temat niewymagający komentarza. Dobra, podsumowując. Dla kogo jest ten samochód? Octavia za 150 tysięcy. Na pewno dla osoby, która uwielbia jeździć samochodem i nie kupuje tego samochodu stricte rozumem. Chociaż jeśli wybiera wśród samochodów, które mają być szybkie i praktyczne, no to wtedy już bardziej, bo może to być wybór, który będziemy w stanie uzasadnić w domu żonie, że to nie jest samochód, do którego zmieścimy się we dwójkę i za każdym razem wypadną nam plomby, gdy nim będziemy jechali. Jest to auto bardzo praktyczne. Auto do jazdy na co dzień, a zarazem auto mega szybkie. Ale tak jak mówię, 150 tysięcy złotych, 140-150 tysięcy złotych Skoda Octavia. Po pierwsze, zobaczcie, ile kosztują rywale. Czyli za każdym razem wchodzimy w te rejony. Jeśli już wchodzimy w te rejony i chcecie kupić taki samochód, nie wyobrażam sobie, tak jak powiedziałem, że wybieracie ten samochód tylko i wyłącznie od strony praktycznej. Jeśli kochacie samochody, w sensie mniej zwracacie uwagę na to, czy ten plastik trzeszczy, czy nie, jak ten samochód wygląda w środku, jaki ten samochód ma design, nieważne, z zewnątrz, w środku, chcecie po prostu auto, którym będziecie lubili jeździć, będziecie się cieszyli za każdym razem wsiadając do niego. Nie jest dla Was najważniejszy prestiż marki, bo to nie jest marka prestiżowa. Wiele osób nie kupi tego auta właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że jest to Skoda. To rozumiem, nie będę tego ani krytykował, ani chwalił w żaden sposób, tak po prostu jest. Możemy mówić, że to nieprawda, tak jest. Jest cała masa ludzi, która nigdy nie kupi tego samochodu, chociażby nie wiem jak jeździł, nie wiem jak bardzo ktoś go pochwalił, po prostu nie i kropka, bo jest to Skoda, tyle. Jeśli to również Wam nie będzie przeszkadzało, nie jest to dla Was istotne i jesteście w stanie wyskoczyć ze 150 tysięcy na takie auto,
to moim zdaniem kupicie sobie samochód, z którego będziecie mega zadowoleni. Będziecie się cieszyć na każdą jazdę tym samochodem, lubiąc się autem pobawić. Przewieziecie całą rodzinę, włączycie sobie tryb eko, pojedziecie gdzieś dalej. Nie zbankrutujecie na stacji benzynowej, prawdopodobnie jeżdżąc tym samochodem gdzieś dalej w trasie. Przy tej mocy musimy spodziewać się spalania wyższego, no to jest normalne. Wracając jeszcze do mojego porównania do imprezy w RX. Możecie się śmiać, spoko, to jakby nie ma tematu. Ale nie chcę bezpośrednio porównywać, bo tak jak powiedziałem, nie ma napędu na cztery koła. Ale coś z tego samochodu ja tutaj odnalazłem, czyli to, że jest słabiej wykonany, to co powiedziałem Wam w pierwszych wrażeniach, w środku, na przykład nie samo spasowanie nawet, tylko czy te przełączniki, plastiki i tak dalej. To jest coś, na co ja przestałem zwracać uwagę, bo po prostu, szczerze, bawiłem się tym samochodem codziennie i tak jak WRX, sprawiał mi po prostu radość tym, czym ma sprawiać, czyli tym, jak ten samochód jeździ, to, że się cieszę, gdy widzę jakąś krętą drogę, gdy szybciej przyspieszam. To jest to, czego, to, co ja po prostu uwielbiam w tych autach, bo to jest klasa aut, która ja już od dawna i nadal mam to. To jest moja ulubiona klasa samochodów, czyli samochody, którymi ja będę w stanie przewieźć moją rodzinę. Zmieścimy się wszyscy bez problemu, jadąc gdzieś dalej. A jak ja będę chciał, będę sobie jechał sam, to się tym autem zawsze pobawię. Będę miał banana na gębie. Będę jednym z najszybszych samochodów na ulicy, bo tak po prostu będzie. 95% samochodów będzie od Was wolniejsza. Jak ktoś lubi jeździć, to jest fajna świadomość. Wciśniecie się w każdą dziurę. I to jest to, co ja lubię w autach. I jeśli jesteście w stanie wydać takie pieniądze na Skodę Octavię, to myślę, że będziecie z tego auta mega, mega zadowoleni. A jeśli nie jesteście w stanie przyjąć, że kupicie sobie Octavię, bo jesteście po prostu do niej uprzedzeni, czy do tej marki, to nie ma znaczenia, co ja bym teraz powiedział, czy ktokolwiek, bo i tak sobie jej nie kupicie, więc tematu nie ma. Ale naprawdę auto, myślę, że jako całość bardzo zasługuje na pochwałę. To jest fajny samochód, po prostu. Dzięki za dzisiaj. Zauważyliście na pewno, jeśli mnie oglądacie, że od pewnego czasu nie było filmów. Nie chcę bardzo wnikać w temat czemu i co będzie dalej, bo ja po prostu w tym momencie tego nie wiem. Jest szansa, że będę miał do swojej dyspozycji praktycznie wszystkie samochody, jakie są dostępne, ale nie chcę już w sumie, nie wiem co będzie, nie chcę się teraz odnosić, zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że to wszystko poukładam sobie tak, żeby filmów było dużo, żeby były samochody fajne. To zawsze dla mnie mega motywacją jest to, że dajecie znać, pogadamy sobie potem w komentarzach, więc tak samo super by było, gdybyście się odnieśli do tego samochodu, do tego filmu ponownie i ja mam wtedy zawsze też większą chęć, motywację do robienia kolejnych filmów i po prostu lubię sobie z Wami pogadać. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!